Zakończyła się akcja Dbam o Sądeckie, której celem było uprzątnięcie śmieci z 5 wybranych szlaków Beskidu Sądeckiego. Fundacja Nowe Kierunki, inicjator pomysłu, zaangażowała sądeczan, którzy łącznie przemierzyli około 80 km i wypełnili odpadami 57 80-litrowych worków. Łącznie w akcji wzięło udział blisko 200 osób. Przyjemne z pożytecznym, a więc chodzimy po górach, zwiedzamy, wdychamy świeże powietrze, no i robimy coś dla przyrody, dla otoczenia. No, zbieramy śmieci. No i jeszcze może dodam, że jeżeli chodzi o atmosferę, no to super atmosfera, bardzo przyjemni ludzie, więc zadowolona jestem bardzo. Także polecam i zachęcam. Wspaniałe. Raz, że kochamy góry i uwielbiamy spacerować po górach, a druga rzecz, że świetna inicjatywa, bo możemy posprzątać, pozbierać śmieci i świetne spotkanie z dużą grupą osób. Dzieciaki też mają frajdę, także fantastycznie. Akcja ruszyła w kwietniu, a pierwszym jej celem był szlak na Jaworze w gminie Grybów. I tu pozostawionych śmieci było najwięcej. Puszki, plastikowe butelki, papiery, opakowania po słodyczach, a nawet opony znajdowały się na każdym niemal kroku. Tadeusz Kiełbasa z Nadleśnictwa Nawojowa przyznaje, że zostawiane przez turystów śmieci to prawdziwa plaga. Akcja jest bardzo ważna, tym bardziej, że z roku na rok tutaj w tym kompleksie tych śmieci przybywa, bo jednak ta penetracja, ta presja ludzi na las jest coraz to większa i takie akcje to dla nas skarb. Kolejne 3 wędrówki na Halę Łabowską, Polanę Jaworynki oraz Przechybę miały miejsce w maju. Finałem akcji było natomiast posprzątanie szlaku z Obidzy na najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, czyli Radziejową. W tej wyprawie udział wziął burmistrz Piwnicznej Zdrój Dariusz Choróżyk. Fantastyczna akcja, bo akcja, która pewnie będzie uczyła no, takiej miłości do tej naszej okolicy, bo umówmy się, jeżeli sami nie posprzątamy, jeżeli nie zwrócimy na to uwagi, to po prostu kiedyś będziemy mieszkali na tak zwanym wysypisku i chyba nie o to chodzi. Także naprawdę jestem wdzięczny fundacji, że w ogóle w cudzysłowie załapaliśmy się na to. Na pewno wiele gmin czekało na to. Myślę, że dzisiaj było przyjemne z pożytecznym. Uczestników wszystkich wypraw akcji Dbam o Sądeckie prowadziła przewodniczka beskidzka Zuzanna Długosz, baba z gór. Góry są dla każdego, las jest dla każdego, ale w każdym miejscu ja próbuję odnosić do tego, co znamy. Jeśli idę do parku rozrywki, to jest regulamin, którego przestrzeganie respektowane jest w sposób bezwzględny. Dokładnie tak samo jest z lasem czy z górą. Jeśli chcę iść do lasu, to zasady są takie, że jeśli wnoszę jakieś rzeczy ze sobą, to zabieram je z powrotem. Chyba, że tak jak mówią leśnicy, nadleśniczy czy osoby, które pielęgnują teren zielony, mówią albo zostaw w miejscu do tego przeznaczonym. Potwierdzam, podpisuję się pod tym apelem, więc zachowujmy się jak zwierzęta, nie zostawiajmy śmieci w lesie. Akcja Dbam o Sądeckie przeprowadzona została w ramach projektu finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Wsparły ją także samorządy Łabowej, Starego Sącza i Piwnicznej Zdrój, Dyrekcja Poprackiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwo Nawojowa i Stary Sącz oraz Kryniczanka.